Spotkanie w ramach obchodów stulecia Szczakowianki Jaworzno zorganizowane przez rodzinę Engelhardt odbyło się w klubie Tojowo. Wydarzenie jest oddolną inicjatywą mającą na celu powspominanie historii wiążących się z klubem. To jest spotkanie, które jest prywatną inicjatywą naszej rodziny, która od wielu pokoleń była związana z tym klubem sportowym, współtworzyła go. Byli piłkarzami, działaczami i prezesem, również mój ojciec był prezesem. No i postanowiliśmy zorganizować takie spotkanie. To nie jest spotkanie dokładnie wypadające w dniu, kiedy 100 lat Szczakowianka obchodzi, bo to będzie w lipcu. I sądzę, że klub sportowy wówczas zorganizuje to spotkanie. Myśmy postanowili tutaj z żyjącymi jeszcze członkami rodziny zrobić takie spotkanie. Powiadomiliśmy niektórych znajomych, żeby przyszli. I będziemy tutaj starali się opublikować nigdzie nie przedstawić nigdzie nie publikowane fotografie ze zbiorów dawnych członków klubu. Pewne fakty też, które mało są popularne w mediach tutaj lokalnych. No i zobaczymy, jak to będzie przyjęte. Selekcja materiałów, bo mamy ich dużo, ale wyselekcjonowaliśmy materiały dzisiaj takie, które zawierałyby jakieś ciekawostki po prostu dla ludzi, którzy są związani bądź zainteresowani tym tematem. Narrator całego wydarzenia Grzegorz Engelhardt nie kryje, że ten jubileusz wiele znaczy dla niego, ale także dla jego całej rodziny. No to jest kawał historii, to jest kilka epok przynajmniej, kilka ustrojów, kilka takich ważnych okresów w historii Polski i tutaj regionu. No i to przede wszystkim, przynajmniej u nas w rodzinie, to są emocje. Ci ludzie, to mój pradziadek tutaj pierwszy był, później dziadek, później ojciec ze swoimi dwoma braćmi odbudowywali stadion po okupacji, który był przecież tylko polem ziemniaczanym. I to wszystko było spontanicznie, społecznie, więc można powiedzieć, że towarzyszą temu bardziej emocje niż jakieś materialne historie związane z tym klubem. Tego rodzaju oddolne, prywatne inicjatywy bardzo cieszą, gdyż jest to znak, że Szczakowianka Jaworzno wiele znaczy dla historii nie tylko miasta, ale także całej społeczności. To jednak nie koniec świętowania stulecia. Już 3 czerwca 2023 roku odbędzie się z tej okazji piknik, którego nikt nie powinien ominąć.